Dzień dobry, witamy Państwa na dzisiejszym webinarze ze spółką Genomtech, która jutro zadebiutuje na rynku głównym giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z dwóch części. Pierwsza część to przedstawienie prezentacji spółki, druga część to pytania, także zachęcam Państwa do udziału, zadawania pytań. A teraz oddaję głos Panom Prezesom. Panowie? Dzień dobry, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Szanowni Państwo, bardzo miło mi Państwa powitać na dzisiejszym webinarze, gdzie przedstawimy obecne dokonania spółki, jak również te elementy, które planujemy wykonać w najbliższym czasie, skupiając się głównie na procesie M&A, który prowadzimy od końcówki zeszłego roku. Pani Paulino, jeśli mogę prosić o włączenie prezentacji. Dziękuję serdecznie. W kwestiach formalno-prawnych poświęćmy chwilę na wyświetlenie informacji dotyczącej zawartej treści w dzisiejszej prezentacji. Dziękuję za tą chwilę oczekiwania. Szanowni Państwo, tak jak zapewne wiecie, Genomtech od samego początku, od 2016 roku, nastawiony jest na rozwój technologii do diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem, do diagnostyki genetycznej, czyli tej diagnostyki, w oparciu o którą dajemy wyniki, które są najbardziej precyzyjne, najbardziej dokładne, najbardziej czułe i specyficzne. Platforma Genomtech ID, która jest owocem tych ostatnich kilku lat pracy, może znaleźć zastosowanie do diagnostyki chorób zakaźnych, mutacji markerów nowotworowych właśnie w postaci genetycznej, może znaleźć zastosowanie w przychodniach, w gabinetach lekarskich, czyli tam, gdzie pacjent po raz pierwszy styka się ze służbą zdrowia, po raz pierwszy pojawia się z objawami infekcji czy jakimiś innymi objawami chorób, ale także jeśli mówimy o diagnostyce POCT, czyli tej diagnostyce zdecentralizowanej, to mówimy także o diagnostyce w aptekach, mówimy także o szpitalnych oddziałach ratunkowych, tam gdzie uzyskanie właściwej, precyzyjnej diagnozy jest bardzo istotne, bo od tego niejednokrotnie zależy to, czy pacjent przeżyje, czy też nie, ale także w ambulansach. System Genomtech ID jest poręczny, jest mały, może być z powodzeniem stosowany w tego rodzaju transporcie specjalistycznym, ale także na lotniskach, gdzie ostatnia pandemia pokazała, że tego typu testy również są istotne w przypadku odsiewu osób, które pojawiają się na granicy, pojawiają się na lotnisku z objawami infekcji. To, co udało nam się dokonać, to czego udało nam się dokonać od debiutu na rynku New Connect w marcu 2021 roku, czyli niecałe dwa lata od dzisiaj, jest to bardzo szerokie spektrum działań. Zakończyliśmy pracę nad technologią grzania bezkontaktowego, które stanowi nasze core'owe IP, jeśli chodzi o system Genomtech ID. Otrzymaliśmy certyfikat ISO 13485, jak również co roku każdorazowo w trakcie audytu nadzoru pokazywaliśmy, że te procedury, które zostały certyfikowane w 2021 roku, są nadal utrzymywane. W kwietniu osiągnęliśmy gotowość transferu, gotowość karty reakcyjnej i analizatora do transferu technologii. W maju uzyskaliśmy dopuszczenie do obrotu pierwszego panelu dotyczącego diagnostyki chorób dróg oddechowych, czyli tak zwanego RP5-plex. Ten panel umożliwia wykrycie w próbce wymazu z tylnej ściany gardła wirusa RSV, wirusa grypy, wirusa SARS-CoV-2, jak również mykoplazmy pneumonii, czyli bakterii atypowej. Oczywiście tutaj należy dodać, że wykrywamy wszystkie dotychczas zidentyfikowane szczepy wirusa SARS-CoV-2, jak również wirusa grypy AB, jak też wirusa RSV typu A i typu B.
W listopadzie zeszłego roku zawarliśmy umowę z Clearfield Partners na doradztwo strategiczne w zakresie procesu M&A, czyli tego procesu, który znów od samego początku istnienia Genomteka był naszym celem. W ten sposób właśnie chcemy komercjalizować technologię. W styczniu 2023 roku otrzymaliśmy wycenę własności intelektualnej, która była prowadzona w ramach prowadzonego otwartego przeglądu opcji strategicznych. Tą wycenę własności intelektualnej na potrzeby właśnie tej transakcji M&A również dokonała niemiecka firma Dannenmayr Consulting GmbH z Monachium w oparciu o niemieckie normy ISO, które definiują sposób przeprowadzenia takiej wyceny. Zaś jutro odbędzie się debiut akcji Genomtek, debiut Genomtek i możliwość handlu akcjami na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. Cele z kolei, które wyznaczyliśmy sobie na 2023 i na 2024 rok, zakładają pilotażową produkcję analizatorów i ocenę przez tzw. key opinion liderów naszej platformy, która wzbuduje zaufanie i doda tak naprawdę istotnej wartości do prowadzonego procesu M&A. To jest również ukończenie badań porównawczych prowadzonych zarówno w Polsce, jak i we Francji, które umożliwią następnie rejestrację czy to przez Genomtek, czy to już przez kupującego technologię tej naszej technologii, tej karty do diagnostyki chorób dróg oddechowych na terenie Unii Europejskiej już po 2025 roku, kiedy do życia wejdą przepisy regulacji dotyczącej IVD na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście również będziemy kontynuowali opracowywanie kolejnych paneli diagnostycznych, zarówno w zakresie infekcyjnym, jak i też poza tym zakresem, jeśli chodzi o rozwój naszej technologii. Jeśli chodzi o zarząd, to zapewne doskonale Państwo nas znacie. Nasz zespół zlokalizowany w dwóch lokalizacjach, tu we Wrocławiu i w Kent w Wielkiej Brytanii, to ponad 20 osób, 20 ekspertów z zakresu biologii molekularnej, mikroprzepływów, z zakresu hardware'u, inżynierii, jak również w zakresie IT. Jesteśmy wspierani oczywiście przez naszą radę doradczą Erika Garnier, który zdobywał przez wiele lat doświadczenie w zakresie diagnostyki in vitro w takich firmach jak PAL Corporation czy Danaher, i profesor Krishendu Chakrabarty, który pomaga nam, doradza nam w zakresie mikroprzepływów. Jest to jeden z najlepszych doradców, jeden z najlepszych akademików, jeśli chodzi o mikroprzepływy na świecie. Proces diagnostyczny, który staramy się uprościć, który wynika z tego, jak przebiega proces po stronie laboratorium, sprowadza się po stronie użytkownika do tego, że pobierany jest wymaz przez pielęgniarkę, przez lekarza, przez ratownika medycznego. Najczęściej, tak jak tutaj powiedziałem, w przypadku chorób infekcyjnych dróg oddechowych jest to wymaz z tylnej ściany gardła, ale może być to na przykład również mocz, jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, czy wymaz cewki moczowej, bądź wymaz z pochwy, jeśli chodzi właśnie o choroby przenoszone drogą płciową. Następnie ten wymaz umieszczany jest w specjalnym buforze, który jest dołączany do próbki, i zawartość tej probówki przenoszona jest za pomocą jednorazowej pipetki na kartę mikroprzepływową. Od tego momentu cały proces przebiega całkowicie automatycznie, to znaczy użytkownik nie ingeruje w ten proces w żaden sposób. Na karcie mikroprzepływowej, właśnie w tej technice Labon Chip, wykonujemy wszystkie procesy, które w tej chwili wykonujemy w laboratorium, a mowa tutaj o izolacji materiału genetycznego, o jego oczyszczeniu, o jego zagęszczeniu i wreszcie jego namnożeniu za pomocą techniki izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Ten proces, w zależności od tego, z jakimi patogenami mamy do czynienia, trwa około 30-45 minut, co w porównaniu do około 4 godzin tej fazy analitycznej w laboratorium jest znaczącym skróceniem tego procesu. A oczywiście tutaj nie wliczamy tego czasu, który
laboratorium potrzebuje, żeby tą próbkę otrzymać. Niejednokrotnie pacjent musi się pojawić w innym punkcie, żeby ta próbka została od niego pobrana, więc cały ten proces diagnostyczny, który czasami trwa nawet do kilku dni w naszym przypadku, może być wykonany podczas jednej wizyty w gabinecie lekarskim. Cały proces daje możliwość wykonania analizy do 5 patogenów na jednej karcie reakcyjnej. Dodatkowo tą 6. reakcją jest reakcja kontroli wewnętrznej, kontroli, która namnaża ludzki materiał genetyczny po to, aby potwierdzić, że próbka została pobrana w sposób prawidłowy, jak również nie zawiera ona inhibitorów, czyli krótko mówiąc, czy pacjent zastosował się do zaleceń, żeby przez 30-40 minut przed badaniem nie pić, nie jeść, nie palić papierosów, nie myć jamy ustnej, nie płukać jamy ustnej jakimiś płynami. To, co jest bardzo istotne i to, co pozwala nam zminiaturyzować system diagnostyczny, oprócz oczywiście technologii optycznego, bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury, to także technologia izotermalna lamp, którą wykorzystujemy. Technologia, która została opracowana pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku. Technologia, która dzięki temu, że zachodzi w jednej stałej temperaturze, pozwala nam na obniżenie energochłonności całego procesu, pozwala nam na przyspieszenie procesu diagnostycznego, bo nie potrzebujemy dokonywać zmian temperatury, które są konieczne do tego, żeby zaszła reakcja PCR. Ostatecznie te czynniki powodują, że wzrasta mobilność platformy i obniża się jej koszt zakupu. A ten koszt zakupu jest bardzo istotny ze względu na to, że mamy do czynienia z zdecentralizowaną diagnostyką, czyli krótko mówiąc, systemy opieki zdrowotnej tych analizatorów potrzebują więcej po to, aby znalazły się one na przykład w każdym gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej czy w każdej aptece. Jeśli porównamy nasz system do systemów PCR, czyli jeśli chodzi o technologię LAMP do systemów opartych o PCR-ze, to oczywiście sam proces amplifikacji jest znacznie krótszy, trwa nawet około 15 minut. Tutaj mowa o oczywiście samej amplifikacji i o próbkach, które zwykle są pozytywne w zakresie ilości wirusa, ilości bakterii u osób, które uskarżają się na infekcje dróg oddechowych. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie ten czas skrócić nawet do mniej niż 15 minut. Standard, który jest obecnie wykorzystywany, ma stosunkowo niższą swoistość w porównaniu do reakcji LAMP ze względu na to, że my wykorzystujemy więcej starterów w tym procesie, nie tylko 2 startery, ale 6 starterów, które przyłączają się do 8 charakterystycznych miejsc w genomie wirusa bądź bakterii. Zwiększa się również czułość, która jest bardzo powiązana z limitem detekcji. No i tak jak mieliśmy okazję pokazać dotychczas, rozwijając nasze portfolio własności intelektualnej, to możliwość ochrony patentowej tej technologii nowszej, jaką jest technologia LAMP, jest znacznie większa, znacznie szersza niż w przypadku tej technologii starszej, jaką jest technologia PCR. To, co jest bardzo istotne, to ostatnia tak naprawdę tridemia, jak się mówi, czyli wzrost zachorowań na choroby infekcyjne dróg oddechowych właśnie w obecnym sezonie jesienno-zimowym. Widzimy, że nie tylko mamy do czynienia z wirusem SARS-CoV-2, który jest swego rodzaju nowością, jeśli spojrzymy na dłuższy horyzont czasowy niż ostatnie lata, ale na ten wzrost ilości przypadków wirusa SARS-CoV-2, infekcji wirusem SARS-CoV-2 nałożyły się jeszcze typowe zachorowania na grypę i wirus RSV. Dla lekarza bardzo istotne jest to, żeby prawidłowo rozróżnić, który z patogenów wywołuje tą infekcję, gdyż na 2 z tych patogenów mamy dostępne celowane leczenie, mowa tutaj o grypie i wirusie SARS-CoV-2. W przypadku wirusa RSV to leczenie wygląda nieco inaczej. Najczęściej ta infekcja dotyka dzieci i osób starszych. Jest to bardziej leczenie objawowe, natomiast wtedy w tym przypadku nie musimy stosować leków, które po prostu byłyby na wirus RSV nieskuteczne. To, co jest bardzo istotne, jeśli spojrzymy na ostatnie miesiące, to jest to, że liczba tych zachorowań jest znacznie większa niż w latach poprzednich. I jest to spowodowane nie tylko uwolnieniem gospodarki i wyjściem z lockdownów, ale także na pewno lepszą diagnostyką, bo jeszcze parę lat temu tych testów,
których wykonywało się w kierunku grypy w Polsce, można było policzyć tygodniowo na palcach jednej ręki. Natomiast to, co jest bardzo istotne z punktu widzenia rynkowego, to jest czas potrzebny na wykonanie takiego badania genetycznego, które chcielibyśmy uzyskać, które posiada znacznie lepsze parametry diagnostyczne niż badania oparte o testy antygenowe. Badanie na obecność grypy, wirusa SARS-CoV-2 i RSV to jest koszt około 530 zł w sieciowych laboratoriach. Czas oczekiwania to jest od 1 do 10 dni roboczych. To jest znacznie dłużej niż jakikolwiek lekarz jest w stanie sobie pozwolić. Jeśli miałby czekać 10 dni, no to prawdopodobnie pacjent tak naprawdę wyzdrowieje albo dostanie zaostrzenia i ten test zostanie wykonany w szpitalu. W naszym przypadku to leczenie celowane może być wdrożone po 3 kwadransach. To jest znacznie, znacznie szybciej, jak również znacznie taniej. Nie musimy wykonywać 3 różnych testów. Wystarczy, że wykonamy jeden test z jednej próbki i dodatkowo jeszcze lekarze uzyskują informacje na temat obecności zakażeń atypowymi bakteriami. Michale? Zgodnie z tym, co informowaliśmy w niedawnym czasie, podpisaliśmy umowę z firmą Clearfield Partners, która posiada bardzo duże doświadczenie w transakcjach typu M&A, między innymi w obszarze technologii medycznych i technologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej. Mimo że jest to firma międzynarodowa, ma już sukcesy również na polskim rynku. Celem umowy jest nawiązanie partnerstwa strategicznego, do tego ma nas doprowadzić ta współpraca, ale niekoniecznie, może to być również sprzedaż licencji lub sprzedaży w całości lub części posiadanej własności intelektualnej oraz związanej z nią technologii. Pierwszym etapem, na którym teraz znajdujemy się we współpracy z Clearfield, to jest identyfikacja i wybór potencjalnych nabywców i partnerów. Kolejnym etapem, który też powoli rozpoczynamy, to jest sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązanie kontaktów z globalnymi firmami, między innymi z sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W dalszym etapie tego procesu będziemy prowadzić, tak jak to zwykle w tego typu procesach ma miejsce, proces due diligence, budowanie data roomu, a następnie kształtowanie strategii negocjacyjnej, które mamy nadzieję zakończą się w niedługim czasie finalnymi rozmowami związanymi z potencjalną transakcją. Jeśli chodzi o wynagrodzenie partnera, ono nie odbiega w żaden sposób od rynkowo przyjętych zasad przy tego typu współpracy. Obejmuje ono część zmienną, tak zwany success fee, oraz część stałą rozłożoną na płatności miesięczne. Tak jak informowaliśmy na początku roku, dokonaliśmy również na potrzeby strategiczne wyceny własności intelektualnej. Zleciliśmy to zadanie firmie Denmeyer Consulting z siedzibą w Niemczech, która jest renomowaną globalną firmą świadczącą usługi prawne w zakresie patentów, znaków towarowych oraz weryfikacji danych. Wynik wyceny w zależności od przyjętych założeń został oszacowany na kwotę od 95 milionów euro do 191 milionów euro i zależny jest od przyjętych założeń. Jeżeli przyjmiemy tylko 8-letni okres ochrony obecnego portfela własności intelektualnej, to będzie ta dolna wartość, natomiast przy 14-letnim okresie ochrony portfela oraz utrzymaniu dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu z konwersji zgłoszeń patentowych na patenty, ta kwota wynosi ponad niespełna 192 miliony euro brutto. Wycena, co warto zaznaczyć, dotyczy tylko własności intelektualnej, to znaczy nie bierze pod uwagę takich ważnych aspektów związanych potencjalną wartością transakcji, jak na przykład wytworzone produkty, schematy techniczne bardzo ważnego elementu, czyli zespołu, otrzymanych certyfikatów, dopuszczeń i podobnych kwestii. Ona koncentruje się tylko na
samych patentach i jakby no, własności intelektualnej. Na chwilę obecną posiadamy 10 patentów oraz jesteśmy w toku ponad 20 zgłoszeń patentowych, które mamy nadzieję doprowadzą nas do uzyskania patentów, tak jak miało to miejsce w przypadku tych pierwszych 10. Tutaj jeszcze warto też dodać, że ta wycena dotyczyła stanu na dzień raportu. W zeszłym tygodniu doszedł kolejny patent, więc tak jak Państwo widzicie, to portfolio IP cały czas ewoluuje. Spodziewamy się kolejnych zgłoszeń, spodziewamy się również otrzymania kolejnych patentów. Oczywiście to już jest tylko i wyłącznie w gestii lokalnych urzędów patentowych, które te zgłoszenia w tej chwili procedują. Natomiast cały czas utrzymujemy ten 100-procentowy wskaźnik sukcesu, jeśli chodzi o konwersję zgłoszeń patentowych na przyznane patenty, co jest bardzo istotne i co zbliża nas do tego najwyższego poziomu własności intelektualnej, który znalazł się w raporcie przygotowanym przez Deny Majera. So, Czerwdat? Yeah, next slide, please. Dzień dobry, everyone. I'm sorry my part will be in English, but I'll walk you through the market. Charlotte, you're muted. Dzień dobry, everyone. Good morning. And my part of the presentation will be in English. I apologize for that. I'll walk you through the market for GenomeTech ID and where GenomeTech fits in the competitive landscape. If you look on the list of companies, it is indeed a crowded market in the diagnostics world. However, when you focus on the table, there are not very many companies who can achieve midplex multiplexing, or what we call targeted multiplexing, meaning the ability to identify more than one or two pathogens simultaneously in a short period of time, which is 30 to 45 minutes. There are many players who can identify multiple pathogens, but they take much longer, 60 minutes to 150 minutes, an hour and a half, or some even up to 2 hours as well. GenomeTech is very ideally positioned with its SNAP technology, which surpasses most of the solutions that are available in the market right now, mainly because of the advantages of isothermal amplification, the short turnaround time that we get, the inexpensive cost advantage that we have per pathogen, as well as the mobility of the platform that Miron highlighted to you earlier. We've also seen that companies like GenomeTech in this space, particularly in Poland, are becoming more and more attractive for M&A activities, where most of the recent diagnostic acquisitions have been in the 100 plus million dollar ranges, particularly with examples that are very much more front and center in Poland, and the Polish medtech activity for M&A is also becoming much more intense. As a result, I think Michał already gave you a summary of our efforts with Clearfield on that front. Next slide, please. So looking more specifically onto the characteristics of our product, which make us unique, which make us a strong value proposition in the market where there is still a need for a fast, rapid point of care solution, we are a technology that can comprise of multiplexing in a short period of time with 40 results available in less than 45 minutes, a platform that is mobile, and at the same time, a platform that produces reliable results. Not only that, we go further where most of the point of care technology companies are actually providing solutions that are room temperature stable, meaning you don't need any additional storage conditions, refrigeration of chemicals, etc. Now, this is becoming an industry trend, as you see in the third last column. Almost all providers have that. But what is critical is most of them are not an economical solution. And the advantage of SNAP technology that we have, isothermal technology, that is utilized in our microfluidic reaction card, makes this technology very, very much cost effective. And this is a solution that the market is looking for in order to be introduced and solve the challenges of healthcare systems where current solutions are very expensive, provide a long time for getting results for the patients. You'll see that on the next slide.
that our analyzer, the GenomeTech ID analyzer, along with the reaction card, is extremely mobile, has a very small footprint. It is able to detect pathogens at low limits of detection, meaning you're able to identify pathogens and patients much more earlier in the disease process. We have a much lower cost, which I already mentioned to you about, and with good sensitivity and specificity, and most importantly, the ability of this platform to move from the current locations of diagnostic testing, which is inside central laboratories, to outside of the laboratories. This new possibility gives GenomeTech a world of opportunities in the healthcare world to decentralize testing and to benefit the patients from getting the results in the same visit when they see their healthcare professional, general practitioner, doctor's office, any of these sites where they are presenting themselves with. Next slide, please. Currently, our portfolio of products include four different panels. Miron mentioned to you earlier that in May 2022, we CE marked the respiratory pathogen panel. This is a 5-plex pathogen panel with the ability to identify influenza, RSV, SARS. You've seen that these three pathogens are extremely popular in circulating and present even in Poland with high incidence rates, as well as the ability to give atypical bacteria Mycoplasma pneumoniae. This atypical bacteria Mycoplasma pneumoniae gives physicians the ability to differentiate between viruses and bacteria, i.e. being able to give antibiotics or antiviral. This is a key decision that diagnostics tools like GenomeTech will be able to provide GPs and medical professionals in order to avoid unnecessary use of antibiotics when it is a viral infection. And of course, the fifth target is our internal process control. GenomeTech, we've already also done a lot of proof of concept work in a plethora of other disease areas, mainly STD, so sexually transmitted diseases in women's health. We're looking at sepsis, like infections or bloodstream infections with pathogens like MRSA, Neisseria meningitis, strep pneumo, strep pyogenes, and we're also looking into Borrelia or Lyme's diseases. The idea behind these multiple panels is that we want to create a technology that is not just a platform for a single-use application for respiratory panel. We want to create a platform that will stay in the doctor's office and be able to identify multiple different diseases with a whole slot of menu of infectious disease identification panels. Next slide. Coming back to the attractiveness of the market, the technology I hope I have convinced you is quite attractive and very well positioned in the marketplace. This market continues to grow. It's poised to be about $4.8 billion by 2027. These numbers are excluding the COVID impact that we have seen. And if you just recall the COVID impact and the pandemic situation that we've had, I think all of us know how important it was to get genetic results over antigen testing for sensitivity and better performance. We also have experienced the anxiety and the importance of getting quick results, waiting for results for 1 day, 2 days in an infectious world is one that causes outbreaks, is one that causes spread of infections, and one that causes a lot of negative impact on work, on travel, etc. And therefore, this is a market that is very lucrative. I mentioned to you about the ability to avoid antibiotics. This in itself is a big $2 billion market in the US alone. And the portfolio, the menu of different diseases that have the potential to be diagnosed near patient, near bedside, in doctor's offices, there are several other infectious diseases close to a total market size of about $20 billion that can eventually be brought into a point of care situation. And therefore, we're very excited about the market potential that is there for GenomeTech, GenomeTech ID, and the microfluidic technology that can be used in point of care settings. Next slide. Miron, back to you. Miron, you are muted. Yes, sorry.
Jeśli chodzi o proces certyfikacji, bo on jest bardzo istotny, jeśli chodzi o kolejne kroki związane właśnie z prowadzonymi badaniami klinicznymi, to tak jak informowałem na samym początku, w maju ubiegłego roku uzyskaliśmy dopuszczenie do obrotu, jeśli chodzi o panel pięcioplexowy do diagnostyki zakażeń górnych dróg oddechowych, bądź też w niektórych przypadkach dolnych, jeśli dojdzie do zejścia tej infekcji, na przykład mykoplazmą pneumonię, na zakażenie płuc. To, co jest przed nami, to jest utrzymanie możliwości sprzedaży tego produktu po 2025 roku. Produkt jest produktem w tej chwili klasy D. Mamy jeszcze nadzieję, że zostanie on obniżony, ta klasyfikacja, do klasy C, tak jak inne testy POCT, ze względu na to, że w tej chwili wirus SARS-CoV-2 nie stanowi takiego śmiertelnego zagrożenia i moim skromnym zdaniem nie powinien być klasyfikowany na równi ze śmiercionośnymi patogenami, jak chociażby Ebola, gdyż poważność infekcji w tym przypadku jest znacznie niższa, zbliżona do grypy, która jest klasyfikowana znacznie, znacznie niżej. Ale gdyby się tak nie stało, to oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Cały ten proces jest prowadzony zgodnie z klasyfikacją, która obowiązuje obecnie, czyli zgodnie z klasyfikacją D. I spodziewamy się złożyć dokumenty rejestracyjne do jednostki notyfikowanej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Mowa tutaj o całym tak zwanym technical file razem z dokumentami zawierającymi dane z badań klinicznych po to, żeby przystąpić do oceny przez jednostkę notyfikowaną. To daje nam sporo czasu na ewentualną pracę z jednostką notyfikowaną nad tymi dokumentami, bo musimy tutaj powiedzieć, że będzie to pierwsze złożenie takiego wniosku dla systemu Genomtek ID, w związku z czym zakładamy, że ta iteracja potrwa tyle, ile zakłada jednostka notyfikowana, czyli około 9 miesięcy. Jeśli chodzi o zaawansowanie badań klinicznych, to one, tak jak powiedziałem, prowadzone są w Polsce, podzielona grupa badana na porówno na 400 pacjentów w Polsce, 400 we Francji. Na chwilę obecną zrekrutowano 436 pacjentów i spodziewamy się zakończenia w pierwszej połowie 2023 roku. Ewentualnie jeszcze rozszerzymy to na początek sezonu grypowego jesienią, tak żeby mieć odpowiednią liczbę próbek dodatnich. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, jak ta liczba próbek dodatnich będzie się kształtowała w najbliższym czasie. Natomiast raport spodziewamy się przedstawić, uzyskać pod koniec bieżącego roku. W badaniu bierze udział 6 ośrodków, łącznie w Polsce i we Francji, zaś celami tego badania jest potwierdzenie i określenie tak naprawdę użyteczności platformy, wydajności platformy, jak również równoważności uzyskiwanych wyników z metodą referencyjną, jaką w naszym przypadku jest technika real-time PCR. Michale? Proszę Państwa, podsumowując, Genomtek to innowacyjna technologia, 10 patentów i ponad 20 zgłoszeń patentowych, rosnący, bardzo ciekawy rynek diagnostyki point of care, który w 2027 roku zgodnie z prognozami powinien osiągnąć wartość niespełna 5 miliardów dolarów, międzynarodowy, pełen, kompletny zespół specjalistów, rozpoczęty proces M&A, tutaj mam na myśli zawarcie umowy z Clearfield Partners, o którym mówiliśmy. Wysokie wartości transakcji przejęć, najczęściej ponad 100 milionów dolarów. Panel Genomtek ID RP5 Plex, który posiada już certyfikację. Serdecznie dziękujemy za tą część prezentacyjną. Teraz pozwolimy sobie przejść do części Q&A i spróbujemy przechodzić przez te pytania od początku. Widzę, że część była zadawana jeszcze zanim przeszliśmy do danego obszaru, no to oczywiście te pytania pozwolimy sobie pominąć, które dotyczyły później omawianych zagadnień. Pan Marcin pyta, kiedy nastąpi zwrot pożyczonych przez zarząd akcji? Michale?
Duża część pożyczonych akcji już została zwrócona, natomiast pozostałe akcje jesteśmy na etapie rozksięgowywania akcji do podmiotów, które będą je posiadały. Po tym rozksięgowaniu nastąpi wkrótce ich zwrot do zarządu. Pan Tomasz zadał kilka pytań odnośnie badań porównawczych, ale sądzę, że tutaj te pytania, tak jak powiedziałem, pod koniec naszej prezentacji zaadresowaliśmy już. Pan Tomasz pyta również, czy przyjęli już Państwo politykę dywidendową, Michale? W zakresie naszej polityki dywidendowej na chwilę obecną jeszcze nic się nie zmieniło. To znaczy oczywiście tutaj naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie naszych akcjonariuszy, ale formalnej polityki dywidendowej nie przyjęliśmy. Tak? Natomiast jest to dla nas bardzo ważny element, ale nic w tym zakresie konkretyzując tak naszą politykę do konkretnych zapisów, nic w tym zakresie nie zmieniło się. Natomiast tutaj ja jeszcze ze swojej strony też chciałem dodać i podkreślić, że oczywiście naszą intencją jest podzielenie się z akcjonariuszami maksymalnie dużą ilością zysku z przychodu z potencjalnej transakcji M&A. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób ta transakcja będzie ustrukturyzowana, gdyż w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa i wezwania na akcję, no to automatycznie tutaj nie będzie mowy o dywidendzie, po prostu te akcje zostaną skupione. Pan Tomasz pyta, jakie są plany i cele na najbliższe miesiące? Na samym początku możliwe, że gdzieś panie Tomaszu to umknęło, więc tak jak powiedziałem, na najbliższe miesiące celem jest przeprowadzenie walidacji urządzenia również u tak zwanych key opinion leaders, czyli najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej opiniotwórczych jednostkach klinicznych, niezależnie od prowadzonych badań klinicznych. Badanie kliniczne to jedno, natomiast tutaj mówimy o takim wcześniejszym dostępie do systemu, jeszcze kiedy te badania kliniczne są prowadzone, po to, żeby te jednostki mogły sobie przetestować system diagnostyczny Genomtek ID. Oczywiście kolejne elementy tego procesu, jak kontynuacja badań klinicznych, są oczywiste i bardzo istotnym elementem jest prowadzenie procesu M&A, jak również związanych z nim kroków, chociażby związanych z wewnętrznymi badaniami porównawczymi, czy też na przykład oczywiście dalszy rozwój technologii i analiza możliwości automatyzacji produkcji kart mikroprzepływowych, jeśli zajdzie taka konieczność. Więc to są takie najważniejsze punkty, które przed nami. Pan Karol GPW tak naprawdę bardzo precyzyjnie do mnie zadaje pytanie. Prezes jako akcjonariusz, który scenariusz komercjalizacji Genomtek ID by wybrał? Gdyby to od niego zależało, sprzedaż całej spółki, wydzielonej części, czy może kooperacja z firmą kupującą. Panie Karolu, prosto, wybrałbym tą opcję, która jest najlepsza dla akcjonariuszy. Ja też jestem akcjonariuszem. Wiemy, jak ten rynek wygląda, rynek przejęć. Jest to rynek, gdzie najczęściej dochodzi do przejęcia całego przedsiębiorstwa bądź wydzielonej jej części, tak jak to miało miejsce w przypadku Scope Fluidics. Nasza struktura jest nieco inna niż struktura Scope Fluidics, co również trzeba wziąć pod uwagę. My nie jesteśmy grupą spółek, grupą zrzeszającą kilka spółek, kilka oddzielnych spółek, więc to również trzeba mieć na uwadze. Oczywiście zobaczymy, jak ta transakcja będzie wyglądać, tak jak powiedziałem, dla całego zarządu, nie tylko dla mnie. Najważniejsze jest to, żeby ten proces M&A zachodził w sposób konkurencyjny, tak aby przedstawione oferty i ostatecznie rezultat tego procesu M&A był jak najbardziej korzystny dla akcjonariuszy. Również pytanie o badanie kliniczne. Pan Karol GPW pyta, zakładamy scenariusz wyjście, sprzedaż całej spółki przez wszystkich akcjonariuszy, na przykład po wezwaniu. A tak, co dalej, więc jakby moje plany. Proszę pamiętać, że to, co w
takim scenariuszu dla państwa jako inwestorów oznacza tak naprawdę koniec, czyli monetyzację i uzyskanie zysku z inwestycji, nie oznacza końca drogi platformy. To, co było dla mnie najbardziej istotne od samego początku, to jest to, żeby system diagnostyczny z powodzeniem znalazł się w gabinetach lekarskich po to, żeby mając na przykład objawy infekcji, żebym wiedział, że jesteśmy w stanie z powodzeniem, że jestem w stanie być dobrze zdiagnozowany podczas jednej wizyty, więc to jest ostateczny cel. Zapewne dalszy rozwój nowych paneli będzie już wtedy pod skrzydłami innego gracza, więc na pewno zaangażowanie moje w dalsze prace badawczo-rozwojowe nie kończy się na samej transakcji przejęcia spółki. Pytanie od gościa. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na przejście na rynek główny i czy nie obawiacie się zwiększonych nakładów finansowych na biurokrację głównego parkietu? Tutaj może ja najpierw zacznę, później ewentualnie Michał jeszcze doda ze swojej strony. Na pewno bardzo istotna jest ekspozycja na inwestorów, która mamy nadzieję spowoduje również zwiększenie wolumenu obrotu akcjami. To również w charakterze procesu M&A powoduje, że wzrasta wiarygodność spółki, kiedy jest ona na tym najwyższym regulowanym, najbardziej regulowanym rynku i spełnia wszelkie standardy wyznaczone dla spółek publicznych. Jeśli chodzi o zwiększone nakłady finansowe, to one nie różnią się znacząco względem tego, co w tej chwili ma miejsce na rynku New Connect. Część pozycji jest nowych, część pozycji wtedy spada z arbusza wydatków. Natomiast może tą część tutaj Michałowi oddam. Tak, oczywiście tutaj obecność na głównym parkiecie wiąże się z zwiększonymi wydatkami na ten obszar działalności. Natomiast tak jak Milon przypomniał, my już od dłuższego czasu jesteśmy notowani na rynku New Connect, więc nie jest dla nas to aż taka nowość. Natomiast jakby w ostatecznym rozrachunku no, jest również wiele zalet obecności na głównym rynku, więc biorąc pod uwagę wady i zalety, a wadami w zasadzie są tylko te dodatkowe, niezbyt tak no, różne koszty tak zwanej, to jak pan gość nazwał, biurokracji, to z pewnością te korzyści przeważają, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej tego świadomi i tego wyboru dokonaliśmy świadomie, tak? Oczywiście, tak jak mówię, korzyści daleko bardziej przeważają nad wadami. Dziękuję, Michale, za ten komentarz. Kolejne pytanie dotyczy zainteresowania inwestorów ze strony inwestorów instytucjonalnych. Oczywiście, jak zapewne Państwo wiecie, rynek New Connect charakteryzuje się dość niską płynnością, stąd większość funduszy inwestycyjnych nie może inwestować na rynku New Connect, niezależnie nawet od płynności, część tylko po przekroczeniu pewnych poziomów płynnościowych akcji, więc tutaj spodziewamy się, że to zainteresowanie funduszy inwestycyjnych akcjami Genomtech, zwłaszcza w kontekście procesu M&A, się pojawi, no bo teraz siłą rzeczy ono było bardzo, bardzo ograniczone, jeśli chodzi o rynek New Connect. Gość pyta o to, jak szybko po zakończeniu badania klinicznego możecie skomercjalizować Genomtech ID. Tutaj chciałbym wprost powiedzieć, że strategia przyjęta przez nas, strategia dotycząca procesu M&A, zakłada, że komercjalizacja, jeśli pan to rozumie, jako sprzedaż urządzenia, sprzedaż paneli diagnostycznych, będzie prowadzona przez kupującego spółkę w zależności od formy tej transakcji. Natomiast sprzedaż samych produktów przez nas na chwilę obecną nie jest rozważana. Taka zresztą też informacja płynie ze strony doradcy i tym się kierujemy, tak żeby ten proces debiutu, takiego szerokiego debiutu rynkowego produktu był już po stronie kupującego.
Pan Karol pyta o pozycję gotówkową spółki i tutaj jeśli chodzi o pozycję gotówkową spółki, to oczywiście ona w tym procesie jest bardzo istotna. Jeśli chodzi o naszą współpracę z Clearfield Partners, to nie dotyczy ona tylko i wyłącznie, tak jak podnieśliśmy na slajdzie wcześniej, nie dotyczy tylko i wyłącznie samego procesu poszukiwania partnerów do procesu M&A, ale również całego sposobu funkcjonowania spółki, jak również w zakresie utrzymywania odpowiedniej pozycji gotówkowej. Więc tutaj czekamy na informacje ze strony Clearfielda, jeśli pojawią się jakieś kroki, które będą wymagały komunikowania dla inwestorów, no oczywiście to będziemy czynić. Na chwilę obecną żadne decyzje nie zapadły. Temat jeszcze się nie pojawił na kanwie ostatnich rozmów. Pan Tadeusz pyta, czy spółka przeprowadzając transakcję przejęcia może opracować kolejne projekty technologią SNAD. Technologia, oczywiście wszystko zależy od tego, jak ustrukturyzowana, może najpierw tak powiem, wszystko zależy od tego, jak ustrukturyzowana będzie ta transakcja i jakie elementy własności intelektualnej będą podlegały tej transakcji. To tak w skrócie mówiąc, natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka dalej prowadziła prace badawczo-rozwojowe skupiające się na technologii, która nie będzie przedmiotem przejęcia. Potencjalny akcjonariusz pyta, czy własność intelektualna została wyceniona na 191 milionów euro. Z waszego doświadczenia w momencie komercjalizacji danego patentu te wyceny pokrywają się, czy są raczej wyższe? Chyba rozumiem to pytanie przez to, że dochodzi do sprzedaży własności intelektualnej i tutaj oczywiście wszystko zależy od tego i w jakim kontekście na to patrzymy. Jeśli mówi pan tylko o jednym konkretnym patencie, to raczej takie transakcje zdarzają się rzadko. Tutaj mówimy o całym portfolio własności intelektualnej. A jeśli mówimy o całym portfolio własności intelektualnej, czy jego znaczącej części, czy znaczącej części tego portfolio własności intelektualnej, to wtedy mówimy po prostu o na przykład zakupie wydzielonej części przedsiębiorstwa. To, co jest ważne w tych transakcjach M&A, to, że najczęściej mowa nie tylko o przejęciu samej własności intelektualnej, bo własność intelektualna to tak naprawdę jest to, co jest zapisane w patentach i to, co zresztą Michał też podnosił na swoim slajdzie, to nie jest cała wartość spółki. To, co interesuje przejmujących, to nie tylko prawo do wykorzystania technologii, ale także to, jak ona jest adoptowana w urządzeniu, to, jak urządzenie zostało złożone, to, jak ono zostało testowane, to, jak należy je testować, to całe know-how, które jest w zespole, czyli to dlatego też te przejęcia najczęściej występują w połączeniu technologii IP i zespołu i w tym kontekście raczej w tej formie spodziewałbym się, że ten proces M&A w przypadku Genomteka również będzie podążał. Tak było w przypadku Curiosity Diagnostics, spółka nadal istnieje, nadal prowadzi prace badawczo-rozwojowe, nadal się rozwija już pod skrzydłami kupującego, czyli firmy Biorad. Czy spółka przed transakcją M&A zamierza ubiegać się o IVDR? Pan Tadeusz, to wszystko zależy od horyzontu, kiedy ta transakcja będzie miała miejsce. My cały czas oczywiście prowadzimy, tak jak powiedziałem, prace związane z tym, żeby ten proces uzyskania dopuszczenia był jak najbardziej sprawny. Nie zaprzestajemy badań klinicznych, nie zaprzestajemy pracy nad dokumentacją na potrzeby rejestracji, więc tutaj jest tylko kwestia tego, kiedy się to zadarzy. Pytanie jeszcze, badanie kliniczne. Jeśli chodzi dalej o kwestię patentów tutaj podnoszoną, to pani Alicja pyta, kiedy można spodziewać się zmiany zgłoszeń patentowych w patenty, jak długo trwają takie procesy? To wszystko zależy od procesu po stronie urzędów patentowych. Tego typu procesy, jeśli spojrzymy chociażby na ostatnie zgłoszenie patentowe, które zmieniło się w patent dotyczący systemu optycznego grzania, to ono zostało poczynione pierwotnie w Polsce.
w 2016 roku, więc ten okres jest różny w zależności od stopnia skomplikowania i tego, na którym rynku ono będzie obowiązywało. Najszybciej oczywiście reaguje nasz lokalny Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, co jest dla nas jakby zrozumiałe i tutaj należą się podziękowania ze strony urzędu, że działa najczęściej bardzo sprawnie. Natomiast wszystkie pozostałe urzędy, to jest też związane z tym harmonogramem, jak zgłoszenia patentowe wchodzą w fazy regionalne, więc zwykle to jest około 5-6 lat od zgłoszenia do momentu udzielenia tego patentu na rynkach międzynarodowych. Na rynku polskim, tak jak powiedziałem, to jest około 2 lat. Pan Łukasz pyta, so there is a question to Charu that probably that he can elaborate more, that we are showcasing the data related to the point of care testing market, the point of care testing market, molecular market in 2027, that will be worth of $5 million. And Łukasz is asking how much of this stake will be. I would first answer this question in a way that as I mentioned before, the plan right now is to go with the M&A transaction rather to focus on sales. But Charlotte, if you are willing to elaborate more on that, please go ahead. Yeah, thank you for that question. I did see that. So the market share calculation for a startup when you first commercialize your product is not based on how much of the market you could do, but rather based on how much of the commercial strength and the manufacturing capacity you have to ramp up your sales organization. So what is the acceleration ramp? I think, as Miron mentioned, our first target is to look at strategic partnerships and M&A. However, for those reasons, we don't give out any revenue potentials or revenue guidances. But if you were to do a simple mathematical calculation of roughly just even 2 tests being run on 1 instrument in a doctor's office on a day, this is the early entry into the marketplace. You have 650 to 670 tests that are being run on the instrument. The cost of the instrument, roughly around $5,000 or close to around, you know, let's say 25 or 30,000 PLN. You multiply that with the number of cards that are on average going to be placed around 50 euros or so. So you can do the math and you can start seeing that slowly but gradually, we build out a first 5-year revenue plan that is going to tap into the millions, not into the billions, the 5 billion. So when you look at a pre-market revenue company like GenomeTech and what is its potential, my answer to you is it's really a function of how we scale our organization, what kind of commercial muscle power we put behind it, and what investments we put into the manufacturing and the scale up of the plants. Jeśli chodzi o pytanie gościa, czy spółka nadal zamierza prezentować GenomeTech ID na targach, to tutaj również odniosę się do naszej współpracy z doradcą M&A. Skupiamy się przede wszystkim na targach, na których obecni są również potencjalni kupujący i w mniejszym stopniu na samej prezentacji systemu dla klientów, ale bardziej właśnie na temat, skupiając się w zakresie prezentacji technologii, czy to w sferze naukowej, czy to w sferze właśnie technologicznej, więc tutaj została stworzona lista targów na ten rok przez naszego doradcę i tej listy się trzymamy. Tak jak powiedziałem, większość to jest kwestia prezentacji technologii po stronie naukowej niż po stronie użytkownika. Pan Ciekawski pyta, w jednej z prezentacji wskazaliście współpracę z doradcą M&A jako cel na 2022-2024. Czemu ma ona służyć? Chcecie sprzedać spółkę? To tutaj odpowiadając,
Tak temu ma służyć ma ta współpraca, tak jak powiedzieliśmy, strategią spółki od samego początku do 2016 roku była komercjalizacja poprzez sprzedaż technologii większemu partnerowi i temu ma służyć współpraca z doradcą M&A. Sposób przeprowadzenia tej transakcji, czyli czy to będzie sprzedaż spółki poprzez wezwanie, sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa, czy też sprzedaż licencji, jest oczywiście do ustalenia w trakcie tego procesu M&A. Te decyzje nie zapadły, będziemy komunikować te informacje w momencie, kiedy będziemy mieli przynajmniej częściowo wiążące, podpisane przynajmniej częściowo wiążące dokumenty. MedTech Geek pyta, kiedy możemy spodziewać się zakończenia pracy R&D nad trzema nowymi panelami diagnostycznymi? Co potem? Tak, potem badania kliniczne, jeśli chodzi o te panele diagnostyczne. W tej chwili skupiamy się na badaniach klinicznych panelu pięciopleksowego, jak również na tym, na tej informacji zwrotnej, która spływa do nas od doradcy M&A. I tym krokiem, jeśli chodzi o rozwój technologii, będziemy podążać. Oczywiście te prace nad nowymi panelami również będą postępowały, ale jeśli chodzi o rozwój technologii, to także będziemy adresować te inne potrzeby, które były omówione na jednym z pierwszych slajdów. Pan Leonard pyta, czy ścieżka, jaką przeszła z firmy ScopeFluid, zgadza się drogowskazem dla Genomtechu. Oczywiście ScopeFluid osiągnęło bardzo duży sukces w rozwoju swojej technologii, natomiast co do zasady, tak jak Państwo sięgniecie wstecz, zawsze komunikowaliśmy, że naszym celem jest właśnie podobny proces, podobna transakcja M&A, jak miało to już miejsce w zeszłym roku w przypadku ScopeFluid, więc tutaj jeśli chodzi o plan, niewiele się zmieniło. Jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy po prostu gotowi, czy pod koniec zeszłego roku byliśmy na tym etapie, że byliśmy gotowi do nawiązania tej współpracy po to, żeby ten proces trwał możliwie krótko. Stwierdziliśmy, że to jest właściwy moment, żeby przystąpić do egzekucji tego planu. I tak też zrobiliśmy w sposób konkurencyjny. Wybraliśmy najpierw doradcę M&A, a teraz liczę, że przy wsparciu Clearfielda również w sposób konkurencyjny doprowadzimy tą transakcję M&A do szczęśliwego finału. Pan Tadeusz pyta, czy spółka przed sprzedażą będzie dążyć do opracowania wszystkich paneli 5-plex. Znaczy, panele 5-plex nazwa się bierze z tego, że jest 5 patogenów. To może być panel 2-plex czy plex 4-plex, ale jak rozumiem, odnosi się pan do po prostu kolejnych paneli diagnostycznych. I tutaj znowu ja z kolei odpowiadając na to pytanie o horyzont czasowy, odpowiem, że to wszystko zależy po prostu od horyzontu czasowego po stronie transakcji. Jeśli ona zadarzy się wcześniej, no to siłą rzeczy po prostu nie będziemy kontynuowali tych prac dalej. Dla nas najważniejsze jest, żeby zakończyć pracę nad panelem pięcioplexowym do diagnostyki infekcji dróg oddechowych, a równocześnie wprowadzać kolejne panele na etap testów analitycznych i później testów klinicznych. Natomiast jesteśmy niewielkim zespołem, patrząc w porównaniu do dużych firm, które zwykle potrzebują około roku, dwóch, żeby wdrożyć kolejny test po wprowadzeniu pierwszego, więc jeśli mówimy o horyzoncie czasowym kolejnych testów, to byłby gdzieś przynajmniej to podobny czas. Jeśli chodzi o pana Tadeusza, pyta o wykorzystanie grantów, to tutaj to wykorzystanie grantów w związku z osiąganiem kamieni milowych jest już na dość zaawansowanym etapie i nie przewidujemy, żeby tutaj było jakieś przedłużenie względem tego planu, który mamy, jeśli chodzi o wydatkowanie tych grantów. Pan Tadeusz pyta także, co z Genomtech Tumor. Jeśli chodzi o Genomtech Tumor, to oczywiście jest to przedmiot naszych zainteresowań. Tak jak powiedziałem, jest prowadzone badanie kliniczne, może nie tak zaawansowane jak tutaj to dotyczące panelu pięcioplexowego do detekcji dróg oddechowych. Natomiast o panelu nie zapominamy i na tą chwilę tyle mogę zdradzić.
To by było chyba nasze ostatnie pytanie ze strony naszych akcjonariuszy zainteresowanych. I zbliżamy się również do końca, zostało kilkadziesiąt sekund, także nie przedłużając, serdecznie Państwu dziękujemy. Oczywiście, jeśli macie jakieś jeszcze dodatkowe pytania do tych naszych odpowiedzi, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, wykorzystując do tego celu mail investors@genomtech.com. Raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję, życząc miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.